Baby, since you left me, I feel like nobody. Hej, ja jestem Magic Tomasz, a to jest 8 odcinek magicznych tekstów Tomasza. Witam was tego pięknego zimowego poranka. Za oknem metr śniegu, a do Wielkanocy padło. I tak jeszcze przy okazji, przepraszam, że przez ponad miesiąc nie było żadnego vloga, ale to przez to, że ostatnio mam bardzo ciężką sytuację na studiach, bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Teraz mogłoby się wydawać, że święta, to będę miał więcej czasu. Lipa, muszę się uczyć na historię Wielkiej Brytanii i to dosyć ostro, jeśli dalej chcę studiować kierunek pustyni. A co do pogody, naprawdę, myślę, że w przyszłym roku, przed świętami Bożego Narodzenia, jak będę ubierał choinkę, to przystroję ją w pisanki i zostawię do Wielkanocy. Skoro i tak pogoda jest taka sama, nie lepiłem bałwana na Boże Narodzenie, więc będę miał okazję na Wielkanoc. Tylko zastanawiam się, czy bardziej odpowiedni będzie bałwan, czy może jednak zając ze siebie. Ale przejdźmy do lżejszych tematów, a mianowicie porozmawiajmy o dupie Koseckiego, której fanpage na Facebooku ma już o 53 tysiące więcej lajków niż sam Jakub Kosecki. Sam Kosecki obraża się o wszystkie teksty i sytuacje, które dotyczą tego zdarzenia z pamiętnego meczu z Ukrainą, niezbyt trudnego. A ja mu się dziwię, bo ma swoje 5 minut sławy, tak? Może nie on, ale pewna część jego ciała, i nie potrafi tego wykorzystać. Gdyby był dobrym marketingowcem i potrafił się z siebie śmiać, to wprowadziłby serię koszulek, wprowadziłby serię kubków, nie wiem, drążyłby ten temat, tak? Próbował na tym zarobić, wypromować się. Wielka okazja. Ilu z nas będzie miało w życiu okazję, żeby dostać na Facebooku 60 tysięcy lajków? Ilu sportowców ma taką okazję? Dupa Koseckiego ma więcej lajków niż Artur Boruc. Pora na suchar odcinka. Dzisiejszy będzie bardzo długi i bardzo suchy. Zapraszam. Był sobie mały, zdolny Jasiu i miał bardzo bogatych rodziców. Obi rodzice bardzo kochali swojego synka i chcieli mu sprawić przyjemność. Kiedy zbliżały się piąte urodziny Jasia, zapytali: Jasiu, co chciałbyś dostać na urodziny? Placki Lego, dużą koparkę, a może jakąś maskotkę? A Jasiu powiedział: najbardziej chciałbym dostać 3 żółte kuleczki. Rodzice pomyśleli, że ich dziecko się wygłupia i kupili mu placki. Potem Jasiu miał komunię. Z tej okazji rodzice chcieli mu dać coś wyjątkowego. Zapytali więc Jasia: Jasiu, co chcesz dostać na komunię? Zdalnie sterowany samochód? A może rower albo łyżworoki? A Jasiu powiedział: najbardziej chciałbym dostać 3 żółte kuleczki. Rodzice pomyśleli, że ich dziecko się wygłupia i kupili mu roki. Potem Jasio skończył szkołę podstawową z samymi szóstkami i dostał się do gimnazjum. Rodzice chcieli mu dać coś z tej okazji. Zapytali więc Jasia: Jasiu, co chcesz dostać w prezencie? A może Walkmana? A Jasiu powiedział: najbardziej, tato, chciałbym dostać 3 żółte kuleczki. Rodzice pomyśleli, że ich dziecko się wygłupia i kupili mu Walkmana. Potem Jasio skończył gimnazjum, a ponieważ był bardzo zdolny, dostał się do najlepszego liceum w mieście jako pierwszy na liście. Rodzice bardzo się ucieszyli i postanowili dać mu coś wyjątkowego z tej okazji. Zapytali więc Jasia: Jasiu, co chcesz dostać w prezencie? Bierze stereo? A może własny telewizor do pokoju? Może komputer? A Jasiu powiedział: najbardziej chciałbym dostać 3 żółte kuleczki. Rodzice pomyśleli, że ich dziecko jak zwykle się wygłupia i kupili mu komputer. Potem Jasio zdał maturę ze średnią ocen 6,0, bo jak wiadomo był bardzo zdolny, a następnie dostał się na medycynę z najlepszymi wynikami z egzaminu. Rodzice byli bardzo dumni i chcieli mu dać coś wyjątkowego z tej okazji. Zapytali więc go: Jasiu, co chcesz dostać w prezencie? Może jakiś ładny samochód? Może wakacje na Majorce? Bardzo chciałbym dostać 3 żółte kuleczki. Rodzice pomyśleli, że ich dziecko jest przemęczone nauką i gada głupoty, i kupili mu samochód. Potem Jasio skończył studia medyczne z wyróżnieniem i miał przed sobą wspaniałą karierę.
Rodzice byli zachwyceni i postanowili zrobić mu jakiś prezent z tej okazji. Zapytali więc Jasia: Jasiu, co chcesz dostać w prezencie? Może własne mieszkanie? A może wakacje na Karaibach? Albo własny jacht? A Jasiu powiedział: najbardziej na świecie chciałbym dostać 3 żółte kuleczki. Rodzice pomyśleli, że ich dziecko jak zwykle ma dziwne pomysły i przestraszyli się, że może jest z nim coś nie tak. Kupili mu mieszkanie, ale te 3 żółte kuleczki coraz bardziej ich intrygowały. Tymczasem Jasio postanowił się ożenić z Miss Świat. Rodzice byli zachwyceni i chcieli dać im jakiś niezwykły prezent ślubny. Zapytali więc Jasia: Jasiu, co chcesz dostać w prezencie? Może jakiś ładny dom na przedmieściu? A może podróż dookoła świata? A może nowy samochód? A Jasiu powiedział: najbardziej chciałbym dostać 3 żółte kuleczki. Rodzice pomyśleli, że ich dziecku już nic nie pomoże i kupili mu dom. Trochę podumali nad tymi kuleczkami. Dlaczego Jasiu tak bardzo chce je dostać? Ale nic nie wymyślili. Minęło wiele lat. Rodzice zapomnieli o tych kuleczkach. Aż nagle stała się straszna rzecz. Jasiu miał wypadek i umarł. Ale zanim umarł, lekarze zdążyli sprowadzić jego rodziców, którzy zapytali Jasia: czy masz jakieś ostatnie życzenie? A Jasiu powiedział: tak, chciałbym dostać 3 żółte kuleczki. Wtedy rodzice nie wytrzymali i spytali: po co ci, Jasiu, te 3 żółte kuleczki? A Jasiu powiedział: te 3 żółte kuleczki. I umarł. I to tyle na dziś. Z okazji Wielkanocy życzę wam wszystkim wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia. Bądźcie optymistycznie nastawieni, mimo pogody, którą mamy za oknem. Bądźcie zdrowi, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych vlogach, mam nadzieję kręconych trochę częściej. A teraz zostawiam was z wiosną za oknem. I pamiętajcie, hejtuj, łapkuj w dół i usubuj, trzymajcie się, hejo. We'll be right back.